Cześć kochani, z tej strony Aida i dzisiaj mam dla Was bardzo prosty kurs na czekoladownik świąteczny. Do wykonania czekoladownika będziemy potrzebowali bazy. Ja używam bazy z firm rzeczy, z papieru, świetne polskie bazy. Bardzo łatwo je zagiąć, bo już są wcześniej zbigowane, więc po prostu zaginamy sobie je po tych liniach zaznaczonych. I sklejamy najlepiej no za pomocą kleju Magic bądź też taśmy dwustronnej, klej chyba jest nieco bardziej trwały. Bazę możemy również wykonać sami, jednakże ja korzystam z tych gotowych są bardzo dobrej jakości, niedrogie, w związku z tym nie ryzykuję wycinania sama tych baz. Bazę odmierzamy sobie, mierzymy sobie linijką i tak jak widzicie na mojej ściądze po lewej stronie odejmuję sobie po centymetrze lubię gdy zostaje mi troszeczkę marginesu i dlatego każdą kolejną warstwę przycinam o centymetr mniej, w związku z tym każdy margines dookoła będzie około pół centymetra także przycinamy sobie pierwszą warstwę papieru drugą warstwę papieru ja tutaj korzystam ze świątecznej kolekcji 13 Arts Christmas Stories, która rzeczywiście jest jedną z moich ulubionych, jeśli chodzi o świąteczne kolekcje i bardzo łatwo się z nią tworzy. Żeby sobie zamontować wstążeczkę, zaznaczam sobie środek mniej więcej mojego pudełeczka i przyklejam taśmę dwustronną, na którą zamontuję sobie wcześniej przeciętą wstążkę. Możecie sobie wybrać, czy chcecie tą świecącą stroną, czy tą mniej świecącą, ja zazwyczaj tą świecącą zostawiam tak, żeby ją było widać po zawiązaniu. No i możemy sobie zacząć przyklejać nasze bazy. Jak widzicie, sam proces jest niezwykle prosty. Przycinamy bazy. Możecie sobie również te brzegi tego papieru zdistresować albo za pomocą takiego małego urządzenia, właśnie do szarpania brzegów, albo po prostu za pomocą nożyczek. Te brzegi wtedy takie są właśnie bardziej odstające i przestrzenne, ale oczywiście jest to krok opcjonalny. Przyklejamy sobie na Clay Magic, bądź też ewentualnie na taśmę dwustronną. Ja myślę, że jednak klej jest w takim sensie troszeczkę bardziej trwały i dłużej wytrzymuje, nic nam się nie odklei. Z pomocą wykrojników i maszynki wycięłam sobie kilka gałązek. Jeśli nie macie wykrojników, nie macie maszynki, możecie po prostu pominąć ten krok, bądź też użyć jakichś dziurkaczy, by jakieś listki ciekawe uzyskać, albo po prostu użyć tekturek. W środku też naklejam sobie pasek papieru. Ja tutaj akurat lubię sobie trochę podrzeć ten papier, w związku z tym oderwałam ten kawałek, ale możecie też sobie odrysować i uciąć dokładnie taki kształt w środku papieru jaki ma pudełeczko. No i teraz sobie po kolei będziemy układać naszą kompozycję. Tak jak mówiłam jest to niezwykle proste, a bardzo efektowne pudełeczko. Więc zaczniemy sobie właśnie od gałązek, wyciętek z wykrojnika, mam też kawałki tekturki z firmy Kreatywna Tekturka, ale też, żeby pokazać Wam, że w zasadzie możecie użyć czegokolwiek, używam też sobie cynamonu, używam sobie gałązek, możecie mieć po prostu zwykłe patyczki, takie rzeczy, które można po prostu znaleźć. I na pewno każdy gdzieś ma pod ręką. Używam też zwykłego kraftowego sznurka, obwiązuję kilkakrotnie, wywiązuję kokardkę. I to jest nasza, jako podstawa tej całej kompozycji. Następnie zaczynamy budować sobie już naszą, a właśnie, kompozycję. Zaczynamy od przyklejenia gałązek, tekturka. Tutaj, właśnie bardzo fajna. Taki, taki świąteczny wianuszek, czy, czy nawet kawałek wystarczy. I potem możemy już przyklejać kolejne elementy. Możecie użyć kleju na gorąco do tych gałązek to jest najszybsza opcja. Możecie również przykleić to na klej mocny lub żel medium. Ja tutaj po prostu dla celów warsztatowych używam kleju na gorąco jest to najszybsza opcja. I też akurat w przypadku takiego czekoladownika wystarczająca trwałość. Wydaje mi się, że nic nie powinno nam tutaj odpaść, jeśli jest odpowiednio ten klej dobrze nałożony w odpowiedniej warstwie. Doklejamy, jak, sobie, jak widzicie, do tych moich gałązek takie kolorowe jagódki czerwone. Możecie dobrać sobie kolorystycznie do papierów czerwienie, zielenie bądź brązy i złoto. Tutaj wszystko będzie nam się bardzo ładnie komponować. Wszystko przyklejam na klej na gorąco, no i możecie sobie tutaj jeszcze właśnie podokładać kawałek nitki, tak jak ja tutaj wywiązuję sobie taką kokardeczkę z grubszej nitki białej, zawsze takie elementy dodają nam takiej przestrzenności, do pracy, więc czasami ten kawałeczek sznurka, właśnie czy nitki, bardzo wiele zmienia. Na środek przykleiłam drewnianą białą gwiazdkę. Do tego doklejam sobie napis. Ja tutaj akurat korzystam z gotowych napisów takich tekturkowych, na takiej grubszej tekturze z, od Tima Holca. Ale oczywiście macie w kolekcji również napisy, które można wyciąć i też będą świetnie się nadawały, bądź też użyć jakiegoś innego napisu z tekturki. Jeszcze kawałkiem tekturki podklejam w środku, żeby było ciekawiej. Środek nie ozdabiałam jakoś bardzo szczególnie, natomiast środka nie ozdabiałam szczególnie, natomiast spokojnie możecie też sobie dodać jeszcze jakieś płaskie elementy. Nie może tam być nic bardzo wystającego, bo będzie nam po prostu przeszkadzało. Doklejam sobie też jeszcze takie malutkie jemiołki, też tekturkowe z kreatywnej tekturki. Także jak widzicie wykonanie całości takiego czekoladownika nie zajmuje dużo czasu. Efekt jest naprawdę fajny. Możecie sobie również podmalować na biało jeszcze sznurki, gałązki, ewentualnie te jagódki. Taki efekt pośnieżenia. Ja używam do tego Gesso 13 arc białego. Na koniec też pochlapałam sobie tuszem akrylowym brokatowym w kolorze starego srebra. Aby nadać jeszcze bardziej świąteczny charakter. Ten czekoladownik oczywiście świetnie się sprawdzi jako prezent. Czekolada pasuje tam idealnie. Ale myślę sobie, że czasami jest też świetną alternatywą e, dla na przykład e, jakiegoś małego prezentu, bonu zakupowego, e, czy nawet właśnie czekolada, plus gotówka. Czasami nie mamy innego pomysłu na prezent. Też jest to świetne e, i efektowne opakowanie. E, dziękuję Wam serdecznie za odwiedzenie mojego kanału. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten tutorial. Pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo. Cześć!